Cześć, nazywam się Karol Mozelewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które niezmiennie omijamy. Zaczynamy. Dobra wiadomość dla Bruce'a Willisa. Zresztą Ben Affleck też odetchnie. NASA przetestowała sposób na ochronę Ziemi przed asteroidami, które mogły być na kursie kolizyjnym z naszą planetą. W ramach misji DART wysłano sondę o wadze pół tony i szerokości ponad 8 metrów, aby ta zderzyła się z planetoidą o szerokości ponad 160 metrów, a która przelatywała 11 milionów kilometrów od nas. No i udało się zmienić jej trajektorię. Ogromny sukces, niedoceniany jednak społeczności dinozaurów, które w oficjalnym komunikacie napisały: Ta, teraz to wiecie. Ale nie tylko sonda NASA oddaliła się tak bardzo od Ziemi. Podobne odległości notuje PETA, organizacja, która powinna zajmować się prawami zwierząt, a ostatnio trochę im styki tam się nie łączą. Oni tam już od jakiegoś czasu buszują na peryferiach synapsów. Żądali, aby usunąć z języka negatywne porównania do zwierząt, na przykład, żeby nie nazywać osoby, które donoszą szczurami i tak dalej. A potem zażądali, abyśmy na szczury, myszy czy karaluchy nie mówili szkodniki, tylko współbiesiadnicy. No i oni nadal uparcie dążą do tego, żeby nie brać ich na poważnie, ponieważ teraz wymyślili coś takiego. Teraz PETA w Niemczech zażądała, aby mężczyźni, którzy jedzą mięso, ponieśli karę w związku z tym, że odpowiadają w większym stopniu za zmiany klimatyczne niż kobiety. I karą ma być brak możliwości rozmnażania się. Czyli jeżeli mężczyzna je mięso, ma być odcięte od seksu i możliwości prokreacji. Oni, on, to oni już są tak rozpędzeni, że minęli się już z tym satelitą Darta i lecą dalej. Ale mogą być na kursie kolizyjnym z Kardashian. Ja nie wiem, która to jest w kolejności, ile ich tam jest, ale ta akurat wrzuciła zdjęcie ze szpitalnego łóżka tuż po tym, jakie dziecko przyszło na świat. Tyle tylko, że dziecko urodziła jej surogatka, więc to zdjęcie no, wygląda co najmniej dziwnie. Wybuchła gówno burza i kobiety zaczęły się denerwować. Dlaczego na tym zdjęciu nie ma kobiety, która urodziła to dziecko? I ja, żebyśmy się dobrze rozumieli, ja nie wchodzę tutaj w takie detale, bo uniwersum Młodych matek to jest, to jest bardzo mroczne miejsce w internecie, i ja staram się trzymać stamtąd bardzo z daleka, dla własnego zdrowia psychicznego. Chodzi mi po prostu o to, że kiedy kupisz grahamki, no to nie stajesz w piekarni na tle tych wszystkich wypieków, w fartuchu, w mące i nie udajesz, robiąc sobie zdjęcie, że wstałeś o trzeciej nad ranem. Włodzi, to powiem wam, potrafią się bawić na budowie. Jakiś czas temu była akcja z torami, które zaczęto budować z dwóch stron i które się rozminęły o półtorej zebry w poziomie i pół kłony w pionie. Ja zapomniałem, że mamy ten fantastyczny system miar i wak Z zwierzakami to liczyć. Dobra, wrócimy do tego. W każdym razie postaram się, żeby to nie zaginęło. No i PKP wtedy twierdziło, że spoko, spoko, to jest naturalna, normalna technika budowy torów, że buduje się je od, potem oddzielnie i potem się je naprostowuje. Po czym musieli je zbudować, przynajmniej jedne z nich od początku, bo tory nie wiedziały o tym, że tak się je buduje, no i... Nie chciały się naprostować. No i niedawno dostałem od Was tego newsa, że nad innym torowiskiem w Łodzi budowany wiadukt jest bublem, bo jest, jak się okazało, w trakcie budowy o 7 cm za niski. No i pociągi się nie zmieszczą. No i powiem Wam szczerze, że dostałem tę informację i moja pierwsza myśl była taka: 7 cm to za mało. Nie schylamy się po takie żarty. Idziemy dalej. To jest audycja dużo wyższych lotów. Nie. nie i pomyślałem sobie, 7 cm to za mało. 18, no to byłoby o czym mówić, tak? I okazało się, że różnica wysokości urosła do 18 cm. Inwestycje miejskie twierdzą, że PKP nie powiedziało, że tory są wyżej niż wcześniej. A PKP twierdzi, że powiedziało, jak ma być wysoko i tyle, także tam się wszystko ma zgadzać. Więc tak jak mówiłem, albo podwozie było złe, albo. albo, albo tory też były złe. A już od wieków było mówione, było powtarzane, że z fachowcami to trzeba żyć dobrze. Co pokazują gargulce na katedrze we Fryburgu. Legenda mówi, że autor tych rzeźb został wcześniej wynajęty przez urząd miasta, który mu nie zapłacił, więc umieścił tę rzeźbę potem na katedrze, aby wskazywała kierunek do ratusza w linii prostej. I kierunek, powiem wam, moi drodzy, się zgadza. A teraz odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić sobie piątkę, pogadać, strzelić fotkę, czy sobie, ze mną. Sobie też możecie, czemu nie? Tam wszystko wolno. Chodzi o to, że z programem Afryka będę po raz ostatni w tych miastach. Oczywiście będą też inne, ale to już jest pożegnalna traska z Afryką. Żegnam się, pora iść ku nowemu programowi. Dlaczego ty mówię? Bo wszystkie linki do biletów już na Norwegię i na Szkocję wjechały, a znajdziecie je, i to też do polskich miast, w opisie do filmu. A teraz historia, która poprawi humor tym, którzy czekają na spóźnioną przesyłkę, spóźnioną awizo, czy spóźniony dowód na to, że nie będziecie jeszcze rodzicami, w tym miesiącu przynajmniej. Bierzcie przykład z Doroty Masłowskiej, która czekała 8 lat na to, aż zostanie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez prezydenta osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli. No i możecie powiedzieć, hmm, cóż za wzór cierpliwości, ale też żeby być szczerym trzeba powiedzieć, że Ułatwiło pani Dorocie to czekanie, to, że nikt jej wcześniej nie powiedział o tym, że została odznaczona przez Bronisława Komorowskiego. To 8 lat temu. I teraz dostała maila, którego jakby ścisnąć, to wycieka z niego ten urzędniczy styl nowomowy. Bo zostało tam napisane. Zwraca się z prośbą o mo <laughs> Zwraca, nie zwracam w ogóle. Przepraszam jeszcze raz. Zwraca się z prośbą o możliwość uzyskania kontaktu telefonicznego i ewentualne uzgodnienie terminu zaproszenia na uroczystość oznaczeniową. Co za typ. Czyli prosi o numer, aby mógł zadzwonić z pytaniem kiedy może zadzwonić, aby zaprosić na uroczystość, oznaczeniową. Ja zapomniałem jak jestem wielkim fanem tej urzędniczej nowomowy. To jest w ogóle taki sentymentalny odcinek. Najpierw mierzenie w kunach, potem urzędnicza nowomowa, ale skupmy się na tym drugim. Nie jest jeszcze wiadome opinii publicznej, czy osoba pani Doroty Masłowskiej udostępniła numer telefonu komórkowego celem zestawienia połączenia, w wyniku którego osiągnięto by porozumienie w zakresie przedstawionego zagadnienia. Czy osoba Doroty Masłowskiej chodzi po prostu o to, że nie wiadomo, czy pani Dorota odpisała? I mam taką teorię, że takimi urzędnikami, którzy operują taką nowomową, są ci ludzie, których oblano na maturze z polskiego i oni chcą się teraz odkuć, udowodnić, że są coś warci przez te wszystkie lata. A nie jest łatwo. Co potwierdza tegoroczna próbna matura z polskiego, na której pojawił się tekst Marcina Napiórkowskiego, który jest publicystą, badaczem i wykładowcą. I do tego tekstu padły dwa pytania. Pierwsze. Czy Marcin Napiórkowski zgadza się z tym, że sekueloza jest zjawiskiem powstałym współcześnie? I drugie. Czy sformułowanie cichy macher użyte w tekście Marcina Napiórkowskiego ma charakter wartościujący? No i uczniowie znaleźli pana Marcina na Instagramie, napisali do niego Panie Marcinie, pan, pan powie jak odpowiedzieć na te pytania. I pan Marcin im odpisał. Z całego serca życzę wam dziś powodzenia na próbnej maturze z polskiego, ale przestańcie mi wysyłać wiadomości. Nie mam pojęcia jak odpowiedzieć na te pytania. Serio. <laughs> I tym samym dołączył do poetów, którzy według egzaminatorów naturalnych nie wiedzą jak interpretować swoje wiersze i co mieli na myśli, pisząc te wiersze. No to może chociaż z matematyką jest u nas trochę lepiej. Nie do końca. Otóż, podczas jednej z konferencji, e, jednej z federacji freakfightowych, czyli takich federacji, gdzie tam walczył ze sobą pseudo-celebryci, głos zabrała jedna z zawodniczek. Nie dość, że byłam 2 kilo, 2 kilo lżejsza. Ona była ode mnie 2 kilo cięższa, to jest 4 kg różnicy. No i jest cień nadziei, że to było po walce i ma jeszcze poobijany i opuchnięty mózg. Jeżeli nie no to, to zostają jeszcze cycki. No. Ma konto na Instagramie. Ale figlarne liczby potrafią także wywieźć w pole kwiat społeczeństwa, czego dowodem jest Mateusz Morawiecki, który powiedział w Belwederze. Zachęcamy do oszczędzania energii i zaproponujemy formułę oszczędnościową. Ci, którzy zaoszczędzą 10% energii w porównaniu z poprzednim rokiem, to zapłacą o 10% mniej za rachunki. No i są dwie opcje. Pierwsza dla optymistów, dla których Grzenik zawsze jest w połowie ciepły, że premier miał na myśli to, że jeżeli będziecie zużywać prądu mniej, to będziecie mieli mniejszą stawkę. I druga, że jeżeli zużyjecie mniej energii, to w promocji zapłacicie za mniej energii. Co prawda zapomniał wspomnieć też o tym, że te 10% to trzeba byłoby jeszcze odliczyć od tych kilkuset procent podwyżek, które już nas dotknęło, ale to jest wielki umysł. On nie myśli w detalu. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany, i w tym tygodniu na podium umościła się wygodnie Konfederacja, ale do przodu wypchnęli Grzegorza Brauna. Ponieważ wszyscy jak jeden mąż, a on najbardziej zrobili się siebie pośmiewisko. Czyli po prostu jak zwykle byli sobą. Zaczęło się od tego, że Grzegorz Braun, zwolennik wyjścia Polski z NATO i stworzenia sojuszu z Białorusią, obwieścił jakiś czas temu, że hashtag Stop Ukrainizacji Polski, który obrał sobie na sztandary, jest jednym z najpopularniejszych na Twitterze i to dzięki niemu. Podchwycił to Krzysztof Bosak twierdząc, że jest to hasło, które głoszą miliony Polaków, ale główne media ich zagłuszają. I tak naprawdę to oni wiedzą lepiej, co myślą miliony Polaków. No to rzeczywistość ich zweryfikowała. Po pierwsze, Brown dostał ataku euforii, bo hashtag Stop Ukrainizacji był najpopularniejszy na Twitterze. Tyle tylko, że z 15 tysięcy wpisów jedną czwartą stworzyło 10 najaktywniejszych osób. A oprócz fanów Konfederacji pozostałe to konta, które pojawiają się na chwilę i znikają, czyli ruskie trolle. Czyli Brown i Konfederacja stworzyli sobie taką bańkę przy pomocy grupki swoich fanów i farmy troli, ruskich troli, w której ten Brown jest przedstawiany jako zbawca, jako mesjasz, jako ten, który poprowadzi okręt, jakim jest Polska przez sztormy historii. Więc zorganizował w Sanoku manifestację pod hasłem Stop ukrainizacji Polski, na którą z tych wszystkich milionów popierających go nie przyszedł nikt, nawet gołębie odlatywały, żeby srać dalej. Po pierwsze dlatego, że ta grupka osób, która pompowała bańkę Twitterową, pewnie siedzi teraz w domu i nie chce wyjść, bo jak rodzice są na zakupach, to nie mogą grać w CS-a zamiast się uczyć. A po drugie dlatego, że ruskie boty i trolle mają płacone od Twittera, a nie od uczestnictwa w manifestacji. Była jeszcze podobna manifestacja w Warszawie, na której był Bosak i Brown, a na którą przyszło około 150-200 osób. W Warszawie 200 osób to się zbiera, jeżeli staniesz na skrzyżowaniu i krzykniesz głośniej, ojej, a co to jest? Masz 200 osób, ale to jeszcze nie wszystko, co spotkało w tym tygodniu namaszczonego. Ponieważ stracił w czwartek immunitet, domagał się tego komendant główny policji, po tym jak wybraniec ruskich troli nie zastosował się do znaków drogowych i jechał wyłączoną drogą na manifestację. Do tego, jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, po której stronie stoi pan Grzegorz, no to w czwartek w Sejmie głosowano nad uchwałą, która potępia rosyjskie pseudoreferenda na okupowanych terenach i tylko pan Grzegorz i jego kolega z Konfederacji wstrzymali się od głosu, pokazując, że no, oni jednak nie potępiają za bardzo. Tym samym po raz kolejny Grzegorz Bram, zwany przez kolegów Grigory Kirichniewy, pokazał, że żeby pokonać konfederację, nie trzeba z niej walczyć. Wystarczy ich zostawić samemu. Oni się sami załatwią. Teraz ich poparcie spadło do 4%, czyli najprawdopodobniej ich dotychczasowi fani wyłączyli komputery, odkryli, czym są dziewczyny i poszli w świat. I jeśli utrzymają taki poziom do wyborów i w trakcie wyborów, to będą poza sejmem. Czy będzie się z kogo śmiać? Obawiam się, że tak, także spoko. Te pustka ktoś na pewno wypełni. Minuta ze zwierzakami, ale uwaga, na obniżenie ciśnienia. W tym tygodniu będzie inne, ponieważ przed Wami laureaci konkursu na najzabawniejsze zdjęcie ze zwierzętami. Jeżeli słyszeliście w tym tygodniu o nowym podatku, który ma wprowadzić Jateksasin, ale tam dociera do Was sprzeczne informacje, nic się nie zgadza, to i tak wiecie prawdopodobnie więcej niż sam Jateksasin. Ma to być podatek od nadmiarowych zysków. Pierwotnie miały go płacić tylko gigantyczne spółki energetyczne. Potem pan Jacek zmienił zdanie, że mają go płacić wszyscy przedsiębiorcy, także prywatni, łącznie ze spółkami energetycznymi. A potem, że wszyscy, oprócz tych z branży energetycznej. Czyli teraz nikt nie wie, kto ma go płacić. I powiedziałbym, że mają tam burdel, ale w ten sposób nie doceniłbym tych pań, które mają pewnie tak większy porządek w fakturach, papierach i planach, niż Jacek Sasin. Wiadomo zatem, że nie wiadomo, kto go będzie płacił, ale czy wiadomo po co? A po to, że w związku z podwyżkami cen energii szykują się kolejne pakiety osłonowe i kolejne programy typu Prąd Plus, Węgiel Plus, Plus Plus, wszystko na plusie, aby ludzie płacili mniej za prąd. A trzeba mieć na to wszystko pieniądze. Tyle tylko, że jeżeli przedsiębiorcy, w tym spółki energetyczne, mają płacić więcej na to, aby rząd przekazywał te pieniądze tym ludziom, aby płacili mniej na rachunki, no to ci przedsiębiorcy muszą podnieść marżę. A kto za to zapłaci? No oczywiście ci ludzie, którzy zostali te pieniądze, którzy zostały patronami. Wiecie o co chodzi. W takim razie, czym jest ten magiczny, mityczny, nadmiarowy zysk? Teoretycznie, jeśli w tym roku firma zarobi więcej niż rok temu, to od tego, co zarobiła więcej, od tej różnicy, ma zapłacić 50% podatku. I kiedy Jacek Sasin rzucił ten pomysł, niedopracowany absolutnie w żadnym szczególe, publicznie, giełda zarogowała w ten sposób, że był największy spadek od kilku lat. To trochę takie dziecko, które biega po lesie z zapalniczką i kanistrem benzyny. Ale niczym jest Mateusz Morawiecki, z którym mają kosę. I to taką, że wiecie, we dwóch do jednej windy to oni nie wsiądą. Od dawna Jacek Sasin chce się pozbyć premiera, a premier Jacka Sasina. I Sasinowi prawie się udało załatwić go węglem. Kryzys związany z tym, że nie ma węgla narasta i obydwaj przerzucają się winą przed prezesem, który zapowiedział, że pana Mateusza jeszcze nie zwolni, ale daje mu kilka miesięcy. A sprawa węgla, to słuchajcie, jest taka afera, która się czai za rogiem i za chwilę wystrzeli wszystkim twarz, bo... Tam zamieszane w to są 2 miliardy złotych, które przeznaczone zostały na zakup tego węgla, ale on nie został zakupiony przez niekompetencje tych, którzy mieli to zrobić. I uwierzcie mi, za jakiś czas to wywali i to grubo. Głos w tej sprawie zabrał sam prezes kraju. Pilne. Były już dzbane, ja zapomniałem o toastach, tak się człowiek rozpędził, że widzicie. E, w takim razie w tym tygodniu dwa toasty. Pierwszy za panią Henrykę Krzywonos, a w zasadzie to za jej sąsiadów. Pani Henryka to zasłużona opozycjonistka i obecnie posłanka, która też znana jest z tego, że stara się być najbliżej ludzi. Mieszka na drugim piętrze bez windy i w związku z tym, że leczenie onkologiczne odbiera jej siły, powiedziała sąsiadom, że nie daje rady wchodzić na drugie piętro i chyba będzie musiała się przeprowadzić. I któregoś dnia, po tym jak weszła do swojego bloku, zobaczyła, że na półpiętrach są postawione takie stołki, taborety. Jej sąsiedzi rozstawili, żeby ona mogła sobie odpoczywać w, tym, no, w trakcie swojej drogi na drugie piętro. I przypominam, ona jest posłanką. Politycy raczej są na liście ludzi, których zepchnęlibyście ze schodów, jeżeli akurat padł monitoring, a nie na liście tym, którym chcecie pomagać. Przy okazji trafiłem na post, w którym pani Henryka apeluje do ludzi, żeby robili zakupy w małym, lokalnym sklepie, bo ten nie wytrzymuje konkurencji z sieciówkami i inflacją. Więc jeśli przechodzicie akurat, to muszę się posłużyć kapką, żeby logistycznie tego nie, nie zwalić. Jeżeli przechodzicie w Gdańsku na przeciwko Europejskiego Centrum Solidarności, przy ulicy Jana Skolna, róg gdyńskich kosynierów i pomyśleliście, o, ale bym teraz mokrele zjadł. Znaczy, zakładam, że tak nie reagujecie na makreli, ale pasta z makreli, z cebulką, mm, perfetto, bo oczywiście jest włoska. E, to wpadnijcie tam do tego sklepu, do pana Rajmunda. Być może dzięki wam przetrwa ten kryzys i nie zbankrutuje. A na drugą nóżkę to za czwórkę, trzynastolatków, którzy, co prawda kilka miesięcy temu, ale teraz to dopiero wyszło na jaw, zrobili coś fajnego, bo weszli do restauracji i zostawili tam ten list. Drogi kelnerze Łukaszu. Około tygodnia temu, 19 stycznia, trójka moich przyjaciół i ja przyszliśmy zjeść coś w tej restauracji i świętować nasze ferie. To był bardzo ekscytujący czas, zwłaszcza, że byliśmy tutaj sami i było to dla nas nowym doświadczeniem. Ty byłeś najlepszym kelnerem, który mógł nas obsługiwać. Byłeś nam pomocny i co najważniejsze, nie potraktowałeś nas jak małych dzieci. Udało Ci się nawet dobrać odpowiednie jedzenie, mimo tego, że na wiele rzeczy mam alergię. W dalszej części listu jest o tym, że przepraszają, że zostawili mu tylko 3 ,27 zł 27 na piwku i potem najlepsze jest końcówka. Nieświadomi tego, jak mało zostawiliśmy, wyszliśmy z restauracji z poczuciem bezradności. Zrobiłeś wszystko, abyśmy czuli się komfortowo. Później uświadomiliśmy sobie nasz błąd i poczuliśmy się strasznie. Wiedzieliśmy, że musimy naprawić swój błąd, dlatego w tej kopercie znajdziesz dodatkowe 40 zł za bycie dobrą osobą. Byłeś dla nas uprzejmy i cierpliwy i chcemy podziękować za sprawienie, że tamten wieczór był jedyny w swoim rodzaju. Jaka fajna historia. Tylko teraz oczywiście musi odejść od tego 20 złotych, no bo to jest przecież nadmiarowy zysk. To z dobrych wiadomości jeszcze to, że na Kubie zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe. Rząd stwierdził, że taka decyzja musi być podjęta przez społeczeństwo. I społeczeństwo zdecydowało. 67% kubańczyków było za, 33% przeciw. Wraca dział Kultura na wynos i mam tutaj dla was kilka smaczków. Po pierwsze potwierdzono, że powstanie Konstantin 2 i do tego główną rolę zagra ponownie Keanu Reeves. I 1 to jest pierwsza rzecz, którą chcę wam dzisiaj polecić. To moim zdaniem najbardziej niedoceniona ekranizacja komiksowa i jeden z moich ulubionych filmów. Dobór obsady i to jak każdy z nich, od szatana po archanioła, zagrali swoje role sprawia, że po włożeniu, po wszystkim, płyty DVD do pudełka oblizujecie palce. A do tego ogłoszono premierę Deadpoola Trójki. Pierwsze dwie części były na tyle dobre, że no, trudno zepsuć trzecią. Drugą rzeczą, którą chciałem Wam polecić, jest pora na przygodę. To jest animowany serial, który jest skierowany do bardziej doroślejszych odbiorców. To jest jeden z tych seriali, gdzie, jeśli ktoś Was zapyta, co to jest w ogóle za gatunek, to nie możecie określić. Możecie ewentualnie podjąć próbę opisania klimatu i dochodzicie do wniosku, że no, nie da się opisać kolorami smaku popołudnia. Ja mogę opisać porę na przygodę jako dosłownie, porę na przygodę. Może Wam podejdzie, może nie, ale na pewno warto sprawdzić. A ostatnią rzeczą, przy której składam dzisiaj taką pieczęć, wodny znak jakości, jest Wilku, Superbohater bohater, komiks. Zakładam, że część z Was go zna. No to dla pozostałych prosto z serca. To jest superbohater z Opola, wiecznie zblazowany, wiecznie rozdrażniony, wiecznie zły. Gdyby wspiąć się na wyżyny dyplomacji, można powiedzieć, że stroniąc od towarzystwa innych ludzi. I kosmitów. Jego misją jest bronienie Opola i świata przed zagrożeniami, takimi jak penisorenka, poduszka elektryczna, trójpalczasta dłoń ciasta, duch rekina, kosmici, czy roboty, które przygotował doktor Wyspa, jego odwieczny wróg. Wszystko dzieje się w Opolu albo w okolicach Opola, chyba, że zatrudni go jakieś inne miasto. Wtedy trzeba mu zafundować bilet Intercity pierwszą klasą i obiad. Ale max do poznania, dalej nie jeździ. I to nie jest dla każdego. Jeżeli czujecie, że jesteście stworzeni do bardziej delikatnych, wymuskanych dzieł literatury, no to nie, bo w Wilku jest masa przekleństw, jest bardzo abstrakcyjne, ale to oprócz praceta jest jedyne dzieło, przy którym czytając, zaśmiałem się głośno. I to jest najlepsza recenzja, jaką mogę wygłosić. Jeżeli czujecie, że wydanie kilkunastu złotych na taki album to jest za duże ryzyko, to wydaje mi się, że możecie znaleźć w necie jakieś próbki, żeby sprawdzić, czy wam podejdzie. Huragan, który przeszedł przez Florydę, słabnie i zamienia się już w burzę tropikalną, co oznacza, że reporterzy, którzy relacjonowali to, co się działo, mogą odsapnąć. I chciałbym wyróżnić dwie osoby. I pierwsza z nich to nie jest ten reporter, ale jego operator, który widząc, jak on walczy, jedyne co zrobił, to przetarł szmatką obiektyw. A drugą jest reporterka, która zasłynęła tym, że, aby zabezpieczyć mikrofon, użyła prezerwatywy i stała się automatycznie gwiazdą internetu. W TVP jedyną dopuszczalną metodą zabezpieczenia jest kalendarzyk, także oni by tam długo nie wytrzymali. A teraz pora na psinderacji segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby blub, blub zaatakować Was swoją miłością. I w tym tygodniu jaskier. Jaskier, zwany także Jaśkiem, to jest eksplorator, jakby Indiana Jones grał Jacka Sparrowa. To jest pies, który tak nie lubi robić problemów, że powinien być na opakowaniu Xanaxu. Jest okazja iść na spacer? No to idziemy na spacer. Kilka godzin w domu? Proszę bardzo. Poleżę sobie i pomyślę nad kluczowymi kwestiami w życiu, takimi jak skąd się biorą parówki i dlaczego nie może być ich więcej. Bo więcej znaczy lepiej. Ma 5 lat, jest pogodny, pozytywnie nastawiony do innych żywych stworzeń i jest niewidomy. A mówię o tym dopiero teraz, żeby pokazać wam, że jaskier nie widzi w tym problemu. Funkcjonuje normalnie, a w razie potrzeby reaguje na komendy. Uważaj, stój, prawo-lewo. I do tego jest tak pogodny, że jesienią powinna być przepisywana godzina dziennie z jaskrem, żeby podbić endorfinę. Więc jeśli poczuliście smyranie w klatce piersiowej i czujecie, że brakuje wam w domu psa, który będzie bombardował was taką radością to dzwońcie pod ten numer, tam Wam opowiedzą o nim więcej. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i TropiCat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości czterech stówek od PetStars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo Waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, ciągnie mnie do sportu, ale powiem ci, jestem niezdecydowanym człowiekiem. Jakby stanęły przede mną dwie dziewczyny, jedna, niezbyt urodziwa, ale z trzema dyplomami i własnym mieszkaniem, i druga, wysportowana, pływająca na kajakach, piękna, ale niezbyt ogarnięta, to ja bym chyba wziął ten kajak i sobie poszedł. Albo może to z mieszkaniem. Nie wiem. Nie mogę się zdecydować, czy bym się na coś zdecydował. No i teraz ciągnie mnie do sportu, ale nie wiem, piłka nożna czy kręgle. Weź po prostu obydwa. obydwie opcje, obydwa sporty. tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie? To jest tak zawsze dobre pytanie. Otóż chyba mam dobre wieści, bo jeżeli tacy partyzanci walczący z cyborgami będą musieli czołgać się gdzieś po deszczu, w rosie i przemokną i złapią zapalenie płuc, to bardzo możliwe, że będziemy mogli je wyleczyć nanorobotami, które oby były po naszej stronie. Naukowcom udało się stworzyć nanoboty, które wyleczyły zapalenie płuc u myszy w 3 dni. To mikrocyborgi zbudowane z komórek glonów i nanocząsteczek antybiotyku zostały wstrzyknięte myszą i zaatakowały infekcje na poziomie nieosiągalnym dla obecnych leków. A kolejna rewolucja technologiczna, trochę w innej dziedzinie, ale ogromna, mam nadzieję, będzie miała w Polsce. A dokładnie w Rzeszowie powstaje fabryka startupu o nazwie Batteries, który skoro już wybrał sobie taką nazwę, no to postanowili produkować baterie. Ale niezwykłe, bo to baterie cienkowarstwowe, które nie są produkowane masowo ze względu na cenę. Ale Polakom we współpracy z Litwinami i Białorusinami udało się obniżyć koszt jej wyprodukowania dwustukrotnie. Taką baterię w telefonie naładujemy, uwaga, słuchajcie, w 6 minut i ma pięciokrotnie dłuższą żywotność. Tylko teraz ważne, żeby zapamiętać, gdzieś zanotować, żeby nie instalować jej w takim cacku. To robot o nazwie Cassie, który ustanowił rekord dwunożnego robota w biegu na 100 metrów, nieco ponad 27 sekund. Tylko, że wiecie, bez tułowia i po prostej, to każdy potrafi. Niech tak spróbuje. Ciekawe, czego zapomniała. No tak jak już jesteśmy przy sporcie. Polacy zdobyli srebro na Mistrzostwach Europy w Siatkówce do lat 20, a reprezentacja w piłce nożnej do lat 18 wygrała z Francją, ponieważ Francuzi nie wytrzymali psychicznie presji i zobaczyli cztery czerwone kartki za bezsensowne faule i zostało ich na boisku zbyt mało, żeby kontynuować mecz. A w B-klasie LKS Dragon Mieszkowice przegrał z Orłem Lubawka. Nie macie pojęcia, jak długo zapamiętywałem to. Udało się. To powiem jeszcze raz. A w B-klasie LKS Dragon Miszkowice przegrał z Orłem Lubawka. I nie chodzi o to, że, nie wiem, nie nabijam się broń Boże z nazw. Chodzi o postać bramkarza w LKS Dragonie Miszkowice, który po pierwsze strzelił dwa samobuje, ale, żeby udowodnić kolegom, że jest po ich stronie, obronił też karnego. A i tak najfajniejsze jest to, że Orzeł Lubawka podziękował za grę, a Dragon Miszkowice trzyma za nich kciuki, bo B-klasa to nie jest miejsce dla nich i pora, żeby dołączyli do A-klasy. Ale nie tylko Orzeł Lubawka ma ambicje, by piąć się wyżej. Bo do oficjalnych rozgrywek w ramach struktur FIFA dołącza Grenlandia. Jeżeli myślicie sobie, mm, cóż za fantastyczna informacja, oprócz San Marino będzie kolejna drużyna, którą będziemy mogli pokonać, to ja z tym optymizmem to bym tak ostrożnie. Ponieważ jak się okazuje, owszem, Grenlandia ma tylko 56 tysięcy mieszkańców, ale z tego co dziesiąty z nich gra w jednym z 390 klubów piłkarskich. Ale że śnieg tam topnieje na niezbyt krótko, mają wąskie okno czasowe, no to nie mają ligi jako takiej, a mistrza kraju wyłaniają na turniejach. Kronika kryminalna i tutaj mamy, mamy dzisiaj mocne otwarcie, bo zaczynamy mężczyzną, który jechał ciężarówką, prowadził i policja chciała go zatrzymać do kontroli, ale on miał trochę inne plany. Więc zjechał na pobocze i uciekł w pole kukurydzy. Policja podjęła poszukiwania, ale nie trwały one zbyt długo, ponieważ ten kierowca pojawił się. Ale nie sam. Bo po tym, jak wbiegł w pole kukurydzy, wrócił z adwokatem. A więc jeżeli teraz jesteście prawnikami i marudzicie na to, że brakuje wam klientów, to może po prostu szukacie w złym miejscu. A dalsza wycieczka po Rubieżach Zbrodni prowadzi nas na stadion Polonii, w Warszawie, gdzie policjanci z oddziału prewencji ćwiczyli, jak zachować się, jak powstrzymać bójki na stadionie. I podzielili się na dwie grupy. Ale, że jeden z nich za bardzo się wkręcił i zaatakował za mocno, to pozostali się zdenerwowali, rzucili na niego. Więc, na tych, którzy się zrzucili na tamtego, rzucili się ludzie z tamtej grupy, na tamtą grupę. I ostatecznie, podczas ćwiczeń, jak zapobiegać bójkom na stadionie, na tym stadionie biło się między sobą kilkunastu policjantów. No, i tam się kibole podobno obróśli, że nie taka była umowa, że przecież nikomu ręka nie odpadnie, jak wyciągnie telefon i zadzwoni, że nie w zasadzie to blisko, byli dwa przystanki tramwajem. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, szukam nowej pracy. Wcześniej rozkładałem towar w sklepie, ale po tym, jak zlizałem lukier z palety pączków, jestem tam persona non grata. Chyba chciałbym być sprzedawcą. Nadaje się? Ty, no ja cię nie znam, ale moim zdaniem, jeżeli jest w tobie pasja, możesz sprzedać wszystko. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronacie, Dla tych, którzy oglądają reklamę. 30 sekund wystarczy. Dla tych, którzy mają YouTube Premium też, bo tam coś z tego, coś tam skapuje. Dla korespondentów, którzy na starym ze mną współpracują. I dla was, którzy przesyłacie masę fantastycznych rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Facebooku. Na fanpage, nie na prywatny. Albo na Instagramie. Albo po prostu mailem. na newsybezwirusa.gmail.com Kolejny odcinek w piątek o godzinie 19.00. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć. Często piszecie do mnie w listach, Karolu. <noise> Nie ta kartka. A dalszą penetrację. Źle z... zabrzmiało. A dalszą wycieczkę po rubieżach zbrodni. Co potwierdza tegoroczna próbna Matura z Polskiego, w której pojawił się tekst Marcina Napiórkowskiego. To jest badacz, wykładowca. Ktoś też jeszcze robi. Co potwierdza tegoroczna próbna matura z Polskiego, na której był tekst Marcina Napiórkowskiego, który jest publicystą, badaczem. Trzy rzeczy robi w życiu, no nie je zapamiętać.